Panem Marianem Wida, następnie Bogdanów, delegacja z Bogdanowa, sołtys pani Agnieszka Śladowska. Chmielu, pan Sylwester Kalesz. Czechy. Tutaj mamy panią sołtys, pani Anna Wasilewska. Oczywiście Budziszów. Sołtys pani Krystyna Nowak. To jest ją. Gotku. Redakcja Zygotkowa. Odpoczynek po ciężkiej pracy.
Życzę wspaniałej rywalizacji i zdobycia wysokich lokat i nagród w konkursach na najładniejszy wieniec i stoisko dożynkowe. Wszyscy zaproszeni goście, panie merze wraz z delegacją serdecznie również do pana się zwracam, a szczególnie serdecznie ogarniam sercem wszystkich rolników, bo to dzisiaj wasze święto. Obchodzimy je uroczyście jako święto plonów naszej ziemi, dziękując Panu Bogu i ludziom za największy skarb tego rolniczego trudu. Za chleb. Ziemia, która jest warsztatem pracy rolnika, rodzi i karmi. Z niej czerpiemy owoce niezbędne do życia. Nieuprawiana ziemia nie daje plonów, a ta pielęgnowana jest naszą żywicielką. Wy, drodzy rolnicy, bardzo cenicie swój warsztat pracy, swoją ziemię, cały swój wysiłek, całą swoją wiedzę poświęcacie trudnemu, ale jakże wdzięcznemu zadaniu. Zapewnieniu na polskich stołach obfitości chleba powszedniego. Zapewnieniu dla nas wszystkich codziennego pokarmu. Przed chwilą w kościele godnie dziękowaliśmy Panu Bogu za zwieńczenie całorocznego trudu. Pozwólcie, że ja również w imieniu własnym i całego samorządu gminy Kostomłoty podziękuję, drodzy rolnicy, wam za tegoroczne plony. To kolejny rok, który był niezwykle wymagający, w którym natura pokazała swoją siłę. W naszej gminie większość zimowych zasiewów wymarzła. Pola musiały zostać obsiane powtórnie. Dzięki waszej determinacji, rolnicy, możemy dzisiaj być spokojni o naszą przyszłość. Wasza praca nie zawsze jest doceniana. Mimo rozwoju techniki i nauki, nowych metod upraw i hodowli, nie da się zastąpić waszej wiedzy, waszej troski i wiedzy, którą przekazujecie z pokolenia na pokolenie. Ale przede wszystkim nie da się zastąpić waszego wysiłku. Dzisiaj, idąc z wami, widziałem, jak nieśliście wieńce. Nieśliście i szliście razem z nimi, bo to właśnie w tych wieńcach zawarliście tajemnicę swoich serc rolników. Bądźcie zawsze dumni i radośni. Ja jestem dumny i radosny, ponieważ żyję w gminie, gdzie rolnicy są dumni i radośni. Dziękuję wam serdecznie i dedykuję wiersz bezimiennego autora. To, co pługiem zaorzesz, to, co ręką zasiejesz, wzrośnie w twoją ojczyznę, wzrośnie w twoją nadzieję. To, co zbierzesz we żniwa, co wymucisz w mozole, będzie pieśnią z kowronka, będzie śladem na czole. To, co dzielić potrafisz, mnożyć się będzie w pocie i rozdzwoni się w sercu, w błękicie i w złocie. Do tego wiersza chciałbym dołączyć życzenia. Życzenia dla was, rolników. Już jesteśmy w trakcie zasiewu. Niech to, co wrzucicie w ziemię, obrodzi obficie. Niech wam sprzyja zdrowie i wszystkiego dobrego dla was i dla waszych rodzin. Ale przede wszystkim do tych życzeń chciałbym dołączyć życzenia, żebyśmy byli dobrzy jak chleb, który dla wszystkich nas leży na stole i z którego każdy może sobie kawałek ukroić. Szczęść Boże. Gospodarstwo rolne o powierzchni 5 hektarów. I czas na starostę, pan Andrzej Klub, Kostomłoty.
Również brawa. Gospodarstwo rolne o powierzchni 25 hektarów. Specjalizacja uprawa zboża, między innymi pszenica. Proszę Państwa, czas rozpocząć najważniejszy etap dożynek, tak więc obrzęd chleba, który poprowadzi kapela Kostomłocianie. Gospodarzu mój, ciężki pracy, ochlepaj spokoj, tak, a żeby nie podzielimy się symboliczną chlebem w postaci bułeczek. Tak więc będą roznoszone, rozdane dla wszystkich Państwa bułeczki. Zaprzymy się ze wszystkimi dookoła, tak? Chlebem. Księże Miłości, proszę tutaj z duchownymi się podzielić. Stoisko wiejskie w Piotrowicach, pięknie przystrojone, piękne produkty. Co tutaj możemy zobaczyć? Można zobaczyć nasze produkty robione własnoręcznie z tegorocznych zbóż, z kwiatów i co tylko dusza zapragnie. Ziaren, zbóż, ze wszystkiego. Kto przygotowywał stoisko? Przede wszystkim koleżanka Magda. Magdalena Zawisza-Gądko. Stroiki, piękne kwiaty to koleżanka Magda ze skory, z kwiatów. A reszta, wszystko to, co jest ze zboża, to jest moje dzieło. A co jeśli chodzi o produkt, co smacznego polecacie? To znaczy produktu smacznego nic takiego nie mamy, tylko same właśnie wyroby w kwiatach. Czyli dla dekoracji, tak? Tak. Nie dla żołądka, ale dla ducha i dla oczu. Tak, zgadza się. Same dekoracje. Czy prowadzicie w tym zakresie jakąś działalność gospodarczą, czy to po prostu działalność w ramach zainteresowań? To jest w ramach zainteresowań dla siebie po prostu. Stoisko Gotkowa urzeka wspaniałymi potrawami, wędliny, przetwory. Kto przygotowywał? Co możemy ciekawego zobaczyć? Na naszym stoisku znajdują się wyroby swojskie, które przygotował własnoręcznie mój mąż. Wyroby artystyczne. Wyroby artystyczne tutaj znajdujące się robię też ja własnoręcznie. Także można również spróbować pysznych wypieków. Znajdują się również przetwory z warzyw, z owoców, które zbieramy z naszych ogródków. Czy to wszystko z jednego gospodarstwa, czy jeszcze ktoś Pani pomagał w przygotowywaniu to tego znaczy, stoiska? Pomagała mi kuzynka Ewa Mazur. To właśnie serniki są pieczone z jej sera wiejskiego, który właśnie ona przygotowuje. Te apetycznie wyglądające wędliny to tradycyjna receptura? To znaczy tak, mąż, można powiedzieć, że z dziada pradziada nauczył się tego od taty, od dziadka, także i kontynuuje tą tradycję, tak. Czy te produkty można gdzieś na co dzień kupić, czy to tylko to znaczy, w gospodarstwie? To tylko w gospodarstwie, nie sprzedajemy tego na jakąś tam wielką skalę. No teraz wzięliśmy udział w konkursie organizowanym przez lokalna grupa wspierania Szlakiem Granitu. No i pierwszy raz, mówię, pokazujemy się w taki sposób.
Widzę, że pani konsumuje wyroby z tego stoiska. Jak pani je ocenia? Są bardzo dobre. Świeżutkie, smaczne. Polecam. Czy chciałaby pani na co dzień kupować takie w sklepie? Na pewno. I żeby jeszcze była cena dobra, więc na pewno bym chciała kupować. Widzę, że pani podziwia piękne wieńce. Który najbardziej się pani podoba? Nie wiem, nie zdecydowałam jeszcze. Naprawdę, wszystkie są piękne. Wszystkie, naprawdę. A któryś urzekł czymś? No nie wiem, naprawdę nie wiem. Trudny wybór. Widzę, że podziwia pan piękne wieńce dożynkowe. Czy któryś urzekł pana swoim wyglądem? Urzekł mnie na pewno, tylko teraz nie wiem dokładnie, który tam jest na początku, bym musiał zobaczyć. Bardzo mi się podoba, jest taki rozłożysty. To jest pierwszy wieniec od namiotu, tam by trzeba było. Musiałbym zerknąć, jaka to jest miejscowość. Po prostu w tej chwili nie pamiętam, ale nie widzę tam, bo zasłonięte. Występowali i z Dobromierza pani Danuta Świerk, pani Wioletta Krumplewska, pan Paweł Amanowicz, pani Dagmara Dec, pani Weronika Dzik, pani Monika Krumplewska, pani Kinga Dzik, pan Dawid Baszmański, pan Mateusz Kołacz, pan Grzegorz Żołądek, pan Jerzy Berciński, pani Agnieszka Baszmańska, pani Dorota Świerk, pan Mateusz Baczmański oraz pan Marcin Kucemba. No i Dzieszku, który tak już się wyrywał do przemarszu. W składzie Dzieszkowa wystąpili pani Elżbieta Grymuza, pan Krystian Urbin, pan Wojciech Kubusiak, pan Łukasz Urbin, pan Gracjan Fuja, pan Łukasz Kuźmiński, pani Brygida Kuźmińska, pani Milena Gryko, pan Kamil Szpilewski, pani Monika Kocharska, pani Irena Michalska, pan Marcin Szpilewski, pani Patrycja Węsek, pan Patryk Krzywania, pan Kasper Kuźmiński, pan Dariusz Grymuza, pani Grażyna Meus, pani Irena Zając oraz pan Krzysztof Burdzy. Czernica kusi bigosem. Co to za bigos? Kto przygotowywał? Przygotowywaliśmy wspólnie. Inwencja była koła gospodyń przewodniczącej naszej Rady Sołtysowej. Bigos już, zawsze tak się złożyło, że bigos robimy co jakieś imprezy gminne są, to już byliśmy z tym bigosem na święcie flagi w ubiegłym roku w Dobromierzu. Teraz tutaj, no i na swoje imprezy tak samo często bardzo robimy bigos. Czy ten bigos ma jakiś tajemny składnik, który robi, że tak jest dobry? To znaczy dużo serca chyba, myślę. To najważniejsze. O, poza tym te produkty, które zawsze w bigosach, czyli kapusta, śliweczki, grzybki,
wędlinki mięska i dużo serca i chęci. Poza tym jest tak dobry, że wszystko z produktów z własnego ogródka? No nie do końca, ale staramy się, żeby tych naszych było jak najwięcej. Widzę, że skończył pan degustację bigosu z Czernicy. Co może pan o nim powiedzieć? Co mogę powiedzieć? Ten bigos jest po prostu właściwej treści czernickiej, który jest jedyny w swoim rodzaju. Ma swoją recepturę, która nikt tutaj nie pokona tego. Trzeba po prostu spróbować. Stoisko Dobromierza kusi pięknymi wyrobami drewnianymi, jakieś hafty, a oprócz tego jakaś dziwna flaszka. Co to takiego? To jest nalewka wiśniowa. Mama pani dyrektor Goku stworzyła właśnie to cudo. Co tam jest takiego wspaniałego? Specyficzny smak, aromat. Odpowiednia, jakby to powiedzieć, konsystencja nawet. Bo nie wszystkie nalewki są dobre. Niektóre się leją jak woda, niektóre powinny być nieco gęstsze. W tym są wyczuwalne na przykład nutki miodu. I tak powinno być. A oprócz tego widzimy piękne rękodzieło. Czyja to praca? Moja. To jest moje. Widzę, że degustuje pan bigos z Czernicy, a oprócz tego, z tego co dowiedziałem się, wykupił pan całą nalewkę. Tak, tak. Tutaj poczyniłem pewne zakupy u pana Pawła, który jest producentem takim regionalnym dobrych win i nalewek i muszę przyznać, że naprawdę są przepyszne, mają niepowtarzalny bukiet, smak, a poza tym są wytwarzane ekologicznie, co jest niesamowicie ważne. W tym roku stoisko Dzierzkowa było bardzo licznie oblegane. Praktycznie nic nie zostało. Wspaniałe rurki. Czyja to produkcja? Dzierzkowskie rurki z kremem niepowtarzalnym. Smak, wygląd, okazy. Proszę zobaczyć, jak wyglądają przepięknie. No i oczywiście smaczne. Wykonane nie z ciasta z Biedronki francuskiego, tylko naturalne. Mąka, jajko i masło. A rureczka napełniona jest przepysznym kremem zbitej śmietanki. Wykonane wszystko własnoręcznie przez nasze dziewczyny dzierzkowskie. No i dzierzkowskie rurki, tak jak powiedziałam, są niepowtarzalne, smak unikalny i rozeszły się jak świeże bułeczki. Proszę skosztować. Co? Skosztowała pani wspaniałej rurki dzierzkowskiej. Co może pani o niej powiedzieć? Przepyszna. No, niepowtarzalne smak. Bardzo dobre. Na stoisku jugowej jakieś tajemnicze flaszeczki. Co to takiego? Jest to nalewka miodula jugowianka, robiona od kilkunastu lat. Była wystawiana we Wrocławiu na imprezie ogólnopolskiej i w tamtym roku na dożynkach w Jugowej miała nagrodę. Także jest to produkt tradycyjny, robiony z własnego miodu, spirytusu, ziół. Bardzo, 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 bardzo mocne i bardzo, bardzo fajne. A w tych tajemniczych słoiczkach? W tajemniczych słoiczkach jest miód wielokwiatowy akuratnie. Słoiczki są ręcznie malowane, wypalane. Miód pochodzi z własnej pasieki mojej. Tutaj jest piecząteczka, certyfikat. Także produkuję też od kilku lat miód. A ta piękna biżuteria na stoliku obok? Ta piękna biżuteria na stoliku obok produkuje córka, która akuratnie tam gdzieś biega z loterią fantową. To jest jej pasją, do tego malowanie i takie wyroby też z tego, z wosku pszczelego, aniołki, słoniki i świeczki też z wosku. Jest taką jakąś rodzinną tradycją. W tym roku Roztoka pierogami słynie. Co to takiego w środku jest? Pierogi roztockie są zrobione dzisiaj jako pierogi ruskie, pierogi ze szpinakiem łączone z serem żółtym, pierogi z kapustą i z pieczarkami i pierogi z kaszą gryczaną łączone z serem białym. No i z tej okazji była zrobiona od nas wystawa. Są jeszcze na wystawie pierożki owocowe ze śliwkami, z jagodami, z polewą owocową. Są saszetki szpinakowe. No i są jeszcze pierożki z
pieczarkami łączone z serem żółtym, także jest urozmaicenie i myślę, że wszystko było dobre i wszystkim bardzo smakuje. Lista pierogów jak w dobrej pierogarni gdzieś w wielkim mieście. Kto je przygotowywał? Kto był pomysłodawcą? No akurat no. Pani jedna, ja druga, koleżanki z Roztoki, które razem z nami robiły, lepiły i myślę, że tak wszystko razem wspólnie było organizowane. No, przez panie z Roztoki. To jeszcze proszę imię i nazwisko. Urszula Fanholt. Maria Kułek. Dziękuję. Widzę, że prawie skończyła pani pierogi z Roztoki. Co o nich może pani powiedzieć? Bardzo smaczne, najsmaczniejsze skwarki. A jakie rodzaje pani próbowała? Wyłącznie ruskie. Jak ci się podobała wycieczka? Bardzo fajna. A co najbardziej ci się podobało? Jak koń tak trochę szybciej jechał. Ty też jeździłaś? Tak. Co ci się podobało? Jak koni jechał też. Tak? Tak. Lubisz koniki? Tak, lubię i umiem jeździć na koniach. A tobie co się podobało najbardziej na trasie wycieczki? Wszystko. Wszystko?